Witam na moim kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z pociągów, jak widać, czyli Train Sim World 2. Długo nie było pociągów, długo. No ale czas nadrobić to. Szczególnie, że już jest na stanie nowa konsola. Wiem, że strasznie się tym podniecam ostatnio. Ale myślę, że warto. Teraz po kolei obczajam wszystkie gry, jak się zachowują na nowej konsoli. Więc przyszedł czas właśnie teraz na pociąg i myślę, że wybierzemy ostatnią trasę, którą tutaj mam w DLC-kach, czyli GWE. Nie wiem, co to jest za scenariusz, ale kontynuujmy. Aha, czyli będzie zmienione sterowanie, to lipa trochę, no ale cóż. Zobaczmy, jak się szybko wgrywa. Kuźwa, już jest wgrany. Nawet się drugi obrazek nie pokazał. Czyli musimy przejść na drugi peron. O kurde. Wyraźnie czuję, że jest więcej klatek. Ale pokręciłem się, to się pożygam. W teorii mógłbym przejść po torach, ale powiedzmy, że tak nie zrobię, tylko pójdę jak... O, właśnie pobiegnę. Jak człowiek. Kurde, ale... Nie no, z 60 klatek jak nic jest. Znaczy i tak więcej nie może być jak 60, bo... Mój telewizor nie wyrabia. Ale widzę, że tory się nadal dorysowywują. Po chamsku. No ale grunt, że jest klatek więcej. Kurde. Jedzie maszyna. Widzę, że nie przetłumaczyli. To jest po angielsku. O, droga pani. Zatrzymaj się. Manewry? To co ja będę robił? Wejść na pokład. Aha, ustaw. O matko. Dobra. Zamykamy. Siadamy. Otwieramy. Z lewej, o ile pamiętam. Prawej nie otwieramy, ludzi na tory nie wpuszczamy. Jak to u niektórych widzę, jak grają w Train Sim World, to nie patrzą w ogóle, z której strony drzwi otwierają. Nieważne, czy z lewej, czy z prawej otwierają z obu stron i w ogóle nie czują tej gry. Da się to opuścić? Oła. Kurde, nie no. Świetnie się ta kamera rusza teraz. Dużo płynniej. Może porobię coś. Albo i nie porobię. Bo muszę czekać, rozumiem. Bo to scenariusz przecież. Brzęczyk. Nigdy nie używałem. Hmm.
Okej, naprzód. I jazda. Boże, to jak samouczek. Panie, to z trzeciego biegu ruszę. Serio, tak powoli? Aha, kapuje. Koła w poślizg się ślizgają. Piękne słoneczko. Widocznie zima, to i tory zmarznięte, to się ślizga. Danger. Mój Boże, kurde, z 3 tygodnie chyba nie grałem w te pociągi. No, poczynam tyle serii na raz, że ciężko ogarnąć. Teraz Cyberpunka ogrywam, Outriders, niedługo będę nagrywał, Gearsy, kurde, Dirt, Matko Bosko. Jeszcze chcę pokrótce przylecieć wszystkie gry, które mają wsparcie dla nowej konsoli. Się zejdzie trochę. Kurde, ten Crysis jest w promocji, teraz można kupić remastery, ale nie jestem przekonany. Chciałem zobaczyć ten cały ray tracing na nowej konsoli. Ale mam tyle tych gier do ogrywania, że tak nie miałbym czasu, kiedy to zagrać. 12 mil. Nie mam żadnego ograniczenia prędkości. Nie, no jest 120, dobra. Ruszaj maszyna. Skubana, jak ona się ten ślizga. To jest też dobry ten, dobra informacja, w sensie dobry sygnał, że żeby hamować wcześniej, bo jeżeli z ruszeniem jest taki problem, to tym bardziej będzie z hamowaniem. Przefrunę przez stację jak, nie wiem, krowa w przy huraganie. Kuźwa, ale głupie porównanie, krowa przy huraganie. Chodzi mi o ten Twister, był taki film, gdzie tornado krowę porwało. I tak fajnie frunęła. Jakoś tak mi się skojarzyło. Wziąłbym kamerę na zewnątrz, tylko nie pamiętam. Aha, dobra. Kamera wewnętrzna, kamera zewnętrzna. Kamera swobodna. O kuźwa, ale kamera swobodna. Jakie mam wrócić? O, użyłem sygnału dźwiękowego. Pytanie, jak się odblokowywuje kamerę? Nie kojarzę w ogóle ten. Tego sterowania starego. Już się przyzwyczaiłem do nowego. Teraz każdy słupek będę zaliczał. Dobra. Się napatrzyłem. Wycieraczki. To co, może wycieraczek też nie używałem. Spryskiwacz jest? Kurde. Proszę bardzo.
O, nowych nie ma. Ty ojciec, to zaparkuj mi te wycieraczki. Dobra, pytanie. Hamować już? Zatrzymanie od bloku. Ciekawe, na ile czasu jest ten scenariusz zaplanowany. Trzącha tym pociągiem normalnie. Pewnie zanim się rozpędzę, to będę musiał hamować. Zresztą w sensie dojdę do tych 125 mil. To chyba w milach. To Anglia, proszę państwa. Ciekawe, czy kiedyś naprawią ten zasięg renderowania głupi. Że się cień tu kończy, a tam już nie renderuje. Ale wiem, że się czepiam. Grunże fajna jazda jest. Ale mimo wszystko mogliby to naprawić. Znaczy naprawić. Zrobić porządnie, bo to nie ma co naprawiać. Tak zakodowali, to tak jest. Jakieś światełka tutaj były? O, odbrażasz szyby. Przełącznik zapasowy, reflektory. A to co było? Kuźwa, weź człowieku traf. Jasność oświetlenia pociągu. Dobra, bo ja w ogóle nie patrzę na drogę, a zaraz jakieś czerwone mi wyskoczy. Ja bym chyba już troszeczkę zluzował. Niech on wytraca prędkość po troszeczkę. Powoli. Teraz z górki. Tu się wytracam. W sumie nawet nie kojarzę, jak to się hamuje. No powiedzmy, skoro nas czas nie goni, to wyhamuję wcześniej może. Podjadę jak człowiek. No, jeszcze 3 mile. Co ja tam będę musiał zrobić? Dobra, chyba się już nahamowałeś, ojciec. Broadway, Ealing. Mi się tekstury drzew walą. W sumie ta trasa jest przeniesiona ze poprzednich części. To nie ma czego oczekiwać za dużo. Muszę się przejechać na nowych trasach jakichś. Tylko kuźwa, no fajne trasy wychodzą, tylko
120 zeta. 120 zeta, no. Trzeba by mieć sponsora chyba jakiegoś. No to jeszcze bym przebolał, ale 120 to niektóre gry na premierę kosztują. Drogie te hobby z pociągami. Może napiszę do twórców gry, żeby mi kopsnęli jakiegoś DLC-ka. Oleją mnie ciepłym moczem. Jedna czwarta mili jeszcze. Żółte światło, fajnie. Ciekaw jestem, kto by tutaj setką leciał. Nie no, w sumie setka to się już za stacją zaczyna dopiero. Ciekawe, czy tradycyjnie będzie czerwone światło tu za stacją. Ale ogólnie fajnie, jedzie się powoli, spokojnie. Co i tak nie znaczy, że stacji nie przelecę, bo boję się, że będą mi się koła ślizgały. A nie wiem, gdzie tu piasek jest. Dobra. Będę szukał piasku, a tu mi się droga skończy. Przyhamujmy ich troszeczkę. No, jest i czerwone światło, moje kochane. Proszę Państwa, dojeżdżamy powoli. Jeszcze tylko 700 yardów. Zwolnię do 15 może. Jaki tunel pod budynkiem. W ogóle tych teraz nie pamiętam, jak wyglądają. Myślę, że trzeba poważniej myśleć o hamowaniu. Widziałem, jak chyba koleś przez płotek przeszedł. No, powiedzmy. Co, trzeba drzwi otworzyć z lewej zapewne. Co oni tu będą chcieli? Zablokuj drzwi wagonu. Sygnał ostrzegawczy. Dobrze, dobrze. Tu mamy co, światełko? Ciekawe, gdzie ten piasek jest. W
Albo raczej chyba musi być. Dobra, i co? Zamykamy teraz. Manewry jakieś? Kurde. Jazda. Na trójeczkę, tak wiem. Myślałem, że to Action jest stacja kolejowa Acton? Acton? Ustaw nastawnik kierunkowy. Mam takie dziwne przeczucie, że tam gdzieś dojadę. Wyłączę ten skład. Będę musiał przejść na koniec. Wsiąść do... na tyły i ruszyć z powrotem tą samą trasą. Takie przeczucie mam. Spędzimy się do 30 i dam sobie siana. Dobra, mamy 30. Zmieniliśmy tor. No, idealnie jest właśnie ograniczenie do 30. Mam nadzieję, że za chwilę nie wskoczy do 10 na przykład. Tylko do 15. No bo czemu? By i nie. Muszę ostrzej przyhamować. Dobra. Ty ojciec, ty mi się nie zatrzymuj. Taka mgiełka. No i w sumie właśnie jak są takie tutaj, że efekty pogodowe, jak mgła, deszcz, czy tam taki większy śnieg, to w sumie tej grze na plus wychodzi. Bo wtedy nie widać tego dorysowywania się głupiego. Aczkolwiek i tak ta mgła jest jeszcze troszeczkę za daleko. Mogłaby być trochę bliżej. Dobra, ojciec, podbij trochę. Bo umrzemy ze starości, zanim dojdziemy. No ale w sumie to są manewry, to się szybko nie zasuwa. W sumie na manewrach to się chyba też jakoś światła przestawia, ale... Nie znam się, a skoro gra tego nie narzuca, to hakim smak. Dobrze, że tym razem czerwona jest daleko.
czasami tak robią, że jak się przekroczy 20 yardów, to już jest czerwony. Że co? Aha, dobra. Gdzie to jest? Właśnie z klawiatury, ja bym chciał. Dobra, nie wiem, gdzie to się przestawia. Okej. No, czyli tak jak przypuszczałem, mały spacerek mnie czeka teraz. Zobaczmy, czy nic nie jedzie. W sumie jestem chyba wyższy jak te drzwi. Zamykaj, ojciec, nie mamy czasu. Co, nie zamkniesz? Serio? Dobra, przebiegnijmy się. Samo zdrowie. Prosto w pociąg najlepiej. A ludzie siedzą. Okej, otwieraj. Zamykaj. Tędy bym nie przeszedł raczej. Dobra, nieważne. Siadamy. Gdy będę gotowy. Kluczyk. Dobra, naprzód. Okej. Zwalniamy hamulec i na trójkę, z tego co pamiętam. I jadymy z powrotem zapewne. Szkoda, że na konsoli się to już nie przesuwa, nie wiem jak to na dół przesunąć. Nie będę do menu wchodził. No, ojciec, ty to widzę, ruszasz jak... Nie będę mówił co. Ale mamy pod górkę, oje. Niby 0,1%, ale mimo wszystko. Fajna koparka. I od razu z kiblem. U nas chyba tak nie robią. Znaczy, na budowie umieszczają kible, owszem, ale... Tak przy koparce od razu. Za dobrze w tej Anglii mają. Za szybko. Się zagapiłem na kibel. I złamałem przepis o 1 milę na godzinę. Za szybko. Ciekawe, czy w realu tak ktokolwiek na to patrzy. Słyszałem takie ploty, że jak jest na przykład ograniczenie do 40, to może tam z 42 czy tam ileś pompnąć. I nikt się nie srał. No chyba, że się coś przydzwoni i wtedy mogą być problemy, ale bez przesady. No tu co, betoniera?
kolejna kopara była. Muszę kiedyś się tam wysiąść z pociągu i podejść do takiego, do takiej betoniary albo jakiejś ciężarowy i zobaczyć, jak to szczegółowo jest zrobione. Ale wygląda z daleka, że jest spoko. Nie palą mi się te... kuźwa. Jak to się nazywa? Wskaźniki. Jak zaparkuję na stacji, ludzie będą wchodzić, to poszukam przełącznika. To muszą się świecić. No. Takie zasady BHP mówią. Chyba, że teraz znajdę. Oświetlenie pociągu w sumie. Właśnie oświetlenie pociągu. Żebym nie przejechał. To już by wypadało trafić idealnie. Tak sobie. Dobra, ludzie wsiadają, a my szukamy. Gdzie jest oświetlenie? O, jest. Masz na maksa, ojciec. No i cool. Ludzie wsiadają, a my sobie czekamy. Można by i używać brzęczyka przy każdym zatrzymaniu, czy tam przy każdym ruszaniu, ale nie wyobrażam sobie padem w to celować. Dobra. Przygotowujemy się do zamknięcia i zamykamy. I ruszamy z trójki. Czyli tam musimy dojechać, wypuścić ludzi i pewnie będzie koniec scenariusza. To mówią easy peasy. A. Szkoda, że z kamerą z zewnątrz nie można poszaleć. Na starym sterowaniu masakra jest. Ciekawe, kiedy można czwórkę wrzucić, żeby się nie ślizgało. W sumie w tunelu może by nie ma śniegu, to może. Nie. Niestety się ślizgają, chamy. Przypuszczam, że czwórkę to od 40 pewnie da się wrzucić spokojnie. Cię zobaczę na 30 może. Jak? Nie, spoko. Czy w tym wypadku czwóreczka od 30? Chyba mamy piąteczkę jeszcze. To piąteczkę spróbujmy od 40. I też jest spoko.
czyli 30-40. Trójka na start, czwórka na 30. Piątka na 40. I tak zapomnę. No ale ta mgiełka robi robotę. W sumie dodaje uroku grze. Ale mogłaby być jeszcze ciut gęstsza. W sensie bliższa. Bliższa mojemu sercu. Dobra, zobaczmy może te kamery zewnętrzne jednak. Kamera swobodna. Kamera przednia. O! Pod Y-kiem. No i cool. Teraz można popatrzeć na sprzęcik. Normalnie droga się odbija jakby ten. Ray tracing był. Co koleś? Ręce na nogach trzymać. Fajnie, że przynajmniej ten skład nie jest za głośny. Niektóre są tak w cholerę głośne, że nie da się kamery zewnątrz mieścić. Ulala. Dobra. Powiedzmy, że się napatrzyłem. Ciekawe, co tutaj wyświetla. Co by wyświetlało w realu. Światło przedziału silnikowego. A niech będzie włączone, a co? Panie, taka mgła jak w Smoleńsku chyba. Albo jak tu prezydent śpiewał, że walczy z cieniem mgły. Śpiewał, to dużo powiedziane. No ale zaistniał na TikToku. Chyba już go tam nie ma. Zaistniał tylko przed wyborami, a po wyborach się zmył. A miał do Polaków wychodzić, przyjmować. Ale cisza. Niedługo będzie 10 kwietnia, to pewnie się pokaże swojego podopiecznego. Ale jak to mówią, dosyć polityki. No, przypuszczam, że nawet do 125 bym się roztegował, ale widzę, że 6 mil za chwilę będzie, to wolę nie ryzykować, że przefrunę przez tą stację. Ale mgła jakby się nasilała. Fajnie, fajnie. W ogóle fajny patent, że są zmienne warunki pogodowe. A nie tylko jak się rusza i pada, to już przez całą trasę pada. Ruszaliśmy, mgły nie było, a teraz już jest. Fajne to jest. Dobra. Zaczynam wytracać prędkość, bo niekomfortowo się czuję.
Dobra, na razie wystarczy tyle. Nie do 70 wytracę prędkość, znając życie. Dobra, 3 mile jeszcze. Ciekawe. Jakby tutaj w tym scenariuszu był ten odliczanie czasu, że trzeba by było w określonej godzinie przyjechać, jakie bym miał straty. Bo tak jak teraz to jadę jak chcę, ale normalnie jak są czasówki, to pamiętam, że mam na ogół po 3-4 minuty spóźnienia się na dłuższych trasach. A tak to luzik. Od jednej mili będę hamował chyba bardziej. Tak powoli wytracam prędkość sam. I śmignął kolega. Albo koleżanka, nie widziałem. Dobra. Hamujemy wstępnie, ponieważ mamy już niecałą milę. I czerwone światło oczywiście. Przejechać to przejechać, gorzej czerwone światło trafić. Wtedy mamy game over od razu. Nie ma przebacz. A widzę, że z 30 yardów będzie na pomyłkę tylko. To standardowo do 15 zejdę. Może do 20. Chociaż się cykam. Zwali scenariusz na sam koniec. No i mamy stację, z której ruszyliśmy. Pięknie. Bo nie będę musiał wyjść, puścić nowego maszynistę, a samemu gdzieś pójść na peron. Jak dobrze znam scenariusze robione przez tą firmę. Co? Idealnie, bo 500 dostałem.
Otwieramy. I co teraz muszę czekać? Udaj się do wyjścia, tak. Czyli wpuszczamy człowieków, blokujemy wrota i wychodzimy do wyjścia. I żegnamy się z tym cudownym składem. Miło było i w ogóle. W każdym razie giera śmiga ładnie na nowej konsoli. Ciekawe, czy te studio dałoby radę coś, nie wiem, ulepszyć pod nowe konsole. Jakiś dalsze renderowanie obrazu, żeby było, a nie takie krótkie. W sumie trzeba by zobaczyć tą grę na PC-cie, jak się prezentuje. Bo jak na PC-cie też tak renderuje blisko, to nie ma cudów. Na konsoli tym bardziej nie zrobią. Dobra. Zamknięte, miłego dnia. I dziki maszynista biegnący slalomem między słupkami, proszę państwa. Ludzie patrzą jak na idiotę, a on biegnie. W sumie niby taka zima. Koleś bez czapki. W sumie to chyba ja jestem. Znaczy tak samo wygląda jak ja. Pani, na co czekasz? Kolejny, taki sam. Ale akurat różnorodność pasażerów nic nie wnosi do tej gry. Już koniec. Elegansiara. I co? Będzie złoty medal? Chociaż będzie. Siódmy level? Jest. No spoko, czyli dojechaliśmy, scenariusz zaliczony. Gierka ładnie śmiga. Muszę ponagrywać jeszcze jakieś odcinki z tej serii, bo bardzo lubię pociągi, a trochę je zaniedbałem ostatnio. Dzięki zatem, drogi widzu, jak dotrwałeś do końca, za obejrzenie i zapraszam na kolejne odcinki. Hej.